Siema wariaty, chyba wypadałoby popchnąć fabułę trochę do przodu. Od paru odcinków w ogóle tego tematu nie tknąłem. Jakoś nie mam potrzeby, wiecie? Dobrze się bawię tutaj w tym NFS-ie. Tunigując nowe auta, szukając kolejnej fury, która będzie idealna pod drift, szukając różnych znajdziek. To jest dla mnie esencja tej gry. No a fabuła jest tutaj dodatkową rzeczą. Jeśli się ze mną zgadzacie, to zostawcie łapę w górę albo subskrypcję, jeśli lubicie tę serię w moim wykonaniu. W ogóle widzę, że tu mam złą część zainstalowaną. Nie lubię tego nitra takiego super długiego. Wolę mieć nitro 4 razy 1,5 kg. Tu są jeszcze części elitarne, na razie ich jeszcze nie odblokowałem. Idziemy sobie od razu do tego ziomeczka, który lubi dawać nam jakieś przesadzone zadania, nie? Każe nam driftować jakieś... Ja nie mam driftowozu dobrego nawet, powiem wam. Naprawdę, to jest straszne. Nie, to ja nie wiem, czy to jest ten ziomek, czy on nam każe driftować. Co on tutaj? Samochód na tor. Dobra. Myślę, że dam radę. Trochę sobie porobiłem tego McLarena, jak zresztą wiecie. Nie mam tutaj najlepszych części. Z najlepszych części. Nie mam zrobionych swapów jakichś hardkorowych. Ale jest to potwór! I śmiga naprawdę fantastycznie. Tak więc... Sprawdźmy, będziemy się z takimi złomami ścigać tutaj. No oni nie mają szans. Ja nawet nie wiem, czy pokażę wam cały wyścig tutaj. Bo to będą nudy. Nie no, kurde, jak mam tyle lepszy samochód. Ale i tak ustawiłem sobie poziom na trudny. Zaszalej tutaj, okej, dobra. Nie no, zostawili mi trochę z tyłu, jest dobrze. Może nie będzie tak łatwo. Zrobiłem sobie w ogóle małą przerwę od grania w NFL-ska na rzecz innych gier. Musimy sobie postreamkować i tak dalej. No i teraz sobie powróciłem po dłuższym czasie do hita. Fajnie mi się gra, ale przede wszystkim ten tuning, to jak te fury wyglądają po tuningu, to jest magia. Naprawdę, bardzo, bardzo mi się to podoba. Tutaj dałem sobie teraz odnowienie nitro. Takie ulepszenie za 30 tysięcy jest tutaj u tego autka, więc jak mi się tam skończy nitro, to będę mógł sobie szybko odnowić. Nie, spoko jest. Przeciwnicy nawet troszeczkę się tam trzymają z tyłu, więc jest gicior, kurde. I cyk. Nawet przyczepna ta fura jest. I wchodzi w drift, nie? Standardowe, jak ja coś pochwalę, to samochód robi zupełnie odwrotną rzecz w grze. Zawsze tak jest. Jak nie zawsze, to po prostu bardzo często. I poszedł. 30% mamy już za sobą. No nie no, raczej oni mi tutaj nie zaszkodzą. Ja teraz ogólnie prowadzę poszukiwania najlepszego samochodu do driftu w tej grze. Driftowanie w tej grze jest dziwne. Nie jest aż tak dziwne jak w Paybacku i w Need for Speedzie z 2015 roku. Mimo to nie mogę jakoś do tego przywyknąć, a tym bardziej nie potrafię znaleźć jeszcze odpowiedniego samochodu do tego driftu. Mamy tu aż 3 okrążenia. Tak więc ja cały czas was proszę o jakieś wasze typy co do samochodów, które są w grze, które fajnie by było zrobić na drift i ten, nie? Ja mam wrażenie, że te samochody troszeczkę za słabe są do driftu tutaj. Duszą się jakoś podczas tego driftowania. Może ja coś źle robię? Może tu się powinno robić coś zupełnie odwrotnego niż każe nam rozum? Na przykład podczas wchodzenia w drift puszczać gaz zamiast go dodawać? Nie wiem. Próbowałem już paru rzeczy. Nie jestem w stanie tego jakoś ogarnąć. Znaczy, dałbym radę powbijać te punkty i pozaliczać wszystkie te rzeczy, które każe nam fabuła, porobić to wszystko na 100%. Z tym, że ja w ogóle z tych driftów nie jestem zadowolony, to źle wygląda po prostu. Jezu, widzieliście już poprzednie odcinki, nie? No i proszę, zrobiliśmy. Nie było to trudne, wiadomo, ten Need for Speed nie jest trudny. Na początku bardzo sprawiało mi trudność, jeśli pamiętacie, zabawa z policją, ale teraz to idzie jak burza. Udało im się ten NFS, nie? Tak teraz pewnie większość z was już przetestowała tę grę na własnej skórze.
I jak waszym zdaniem jest? No moim zdaniem naprawdę dobrze to wygląda. Ci nawet jeszcze nie dojechali, kurde. No, mam dużo lepszą furkę niż przewidziała to fabuła. A ja taki jestem, że wszystko robię. Zdobywam najpierw, żeby potem fabuła szła gładko, nie? No dobra, gdzie jest ta... A tutaj, w mieście. Do miasta musimy sobie zajechać, to się przeniesiemy. Co ona tam od nas chce? No zobaczymy. Dostępne w nocy, okej, okay. A jaka fura? Tyle nie do driftu. Fura potrzebna... O, dobra, na tor. Spoko, start. Łamanie prawa, może być ciężko, zobaczymy. Było blisko. Musieliśmy tylko gubić parę glin. W porządku? Tak. Czysto! Ruszajmy. Widziano jedną z tych ciężarówek zmierzającą do portu. Mercer musi wyprowadzać auta za miasto. Okej. Okay. Więc jaki mamy plan? Nie możemy wezwać policji. Przytupasy Mercera są wszędzie. Okej. Okay. Musi być chociaż jeden uczciwy gliniarz. Po tym, co przeszliśmy, sądzę, że zostało ich niewielu. I niech tak będzie. Musimy jakoś oddzielić tych dobrych od tych złych. Znam sposób. Trzeba sprowadzić ich wszystkich. Serio? Chcesz być legendą, prawda? No dobra, jedziesz. Wysyłam wiadomość do ekip, ligi i wszystkich innych. Gdziekolwiek są, trzeba zorganizować rozrywę i ściągnąć tylu gliniarzy do Port Murphy, ilu się da. Typa używa nitra, żeby nadążyć. Też musimy nieco nabroić. Okej. Okay. Czyli szykuje się jakiś pościg, dobra. Sądzę, że jest czas, żebym wrócił za kółko. Nie, jeśli też mam wsiąść do auta. Też cię kocham. Stary, nie dasz rady. Słyszałaś o pamięci mięśniowej? A może masz mięśniową demencję? Ej, Anna może pojechać ze mną. Dobra. To chyba najlepsze wieści tej nocy. Okej, okay, zobaczymy jak staremu Lukasowi pójdzie na wyścigach. Ciekawe, czy faktycznie coś pamięta. Uuu! Manta Halley. Klao, jakieś dziwne niki, kurde, co to jest? Aha, to już wyścig, dobra, myślałem, że będziemy gadać. Posterunek policji jest tam po prawej, wiesz o tym? Jeśli chcemy ich nerwić, trzeba to zrobić szybko. Tylko upewnijmy się... Ferrari! Grubo. Viper? Ty, może Viper będzie dobry do driftu? No? Czy może mi ktoś potwierdzić informację o 8.4 silnik. V10. No. O, właśnie, ciekawe jak on brzmi tutaj w tym NFS-ie. Mhm. Chyba moim następnym autem będzie Viper. Idioci kręcą wąski przed komisariatem. Dobra, mamy. Wyprowadźmy ich tam, gdzie chcemy. Okej, okay. Nie wiem, czy mnie dogonią. Jeśli mi to zgłoszę to do urzędu. Czele jadą na południe, ruszamy w pościg. Dobra. Znaleźliby nawet własne dzieci. Dobra, coś przede mną, chyba blokada. Centrala, potrzebujemy więcej jednostek. Mamy liczne wykroczenia w Rockville, Edgewood, Narancza, Sadino. Dobra, na razie zostawię sobie odnowienia nitro. Ale nie ma tutaj wzmocnienia samochodu. Hej, Mans, bo tak się zastanawiam. Jak było w więzieniu? Trochę minęło od tego czasu. Nie planuję wracać za kratki. Słuchaj, naprawdę cię przepraszam. Wybaczam. Na razie. O, co? Chyba nie musimy się już ukrywać. Chyba nie. Ale tu są jakieś blokady dalej. Zobacz, to jest blokada. Dziwna to blokada. Z policji mogłaby się pozbyć blokad. Chyba mnie nie lubi, dopiero co odmówiłam oddania jej laptopa. Hej, ale przecież go zwróciliśmy, nie? Tutaj chyba powinna gonić mnie policja. Gdybym miał trochę wolniejszy wóz, bo tam się nawet blokady pojawiały. O, zobaczcie, dalej pojawiają się blokady. Nie? Tutaj po drodze. Okay, jesteśmy już prawie na miejscu. Zawsze chciałem rozwalić to miejsce. Ścigamy podejrzanych wokół kosmodromu. Kosmodrom. Co w
chcę zobaczyć rakietę z bliska. Lubię cię, Rivera. Oby nie wysadziło nas w powietrze. Dziwnie się w to gra, jak masz taką szybką furę. Nie wiesz, co tam się z tyłu dzieje. Ja tu ładuję grubo. Anna, jak wyślą więcej radiowozów, to po nas. Już prawie! Gdzie są te radiowozy, bo nie... Tak, Może nie do końca polecam wam, żebyście tak robili jak ja, że... Chcesz fejmu, to na niego zapracuj! Wymaksujecie sobie samochód i potem robicie dopiero fabułę? Bo wtedy jest po prostu za łatwo trochę. Nie czuć tej fabuły może aż tak, ale z drugiej strony... Centrala, zgubiliśmy tych kierowców przy dokach, ale znaleźliśmy coś innego. Zapomnijcie o pościgu, to jest ważniejsze. Wyślijcie do mnie wszystkie jednostki! Uuu, wszystkie aż? Dobra. Żeby te auta nadal tam były. Gaz do dechy, nie odejdziemy stąd niczym. Jutro mi się skończyło. Na razie zostawię, bo jeszcze nie wiem, jak ta misja będzie wyglądała dalej. Jedziemy w miejsce, gdzie widziano ciężarówki. Teraz miejcie się na baczności. Okej, zobaczmy. Czy będą tutaj te wszystkie samochody, które zostały skradzione od innych ludzi, od innych ścigantów? Te auta teraz się nie wymkną! Udało się! Oj! F40! Oh damn! I wszystkich jednostek potrzebowali do tego? Wystarczyłoby dwóch policjantów, no hello! Wciąż tam jest! Gdzie? Radiowoza. Nie, ale my tak. Jazda. Łapiemy Mercela. On ma tą prawdziwą BMW-kę z Most Wanted'a. Mogłem się domyślić, że to te knojki na tym stoją. Mogliśmy się jakoś nie pożegnać. Ostrzegam! Otwórzcie! Nie zamierzamy. Mamy auta. Jaki dźwięk, ty. Dacie radę go zatrzymać? Jasne. Tak, tak jest plan. Masz coś przeciw? Słuchajcie uważnie. Gdzie on jest? Syl! Nie podchodźcie za blisko, gdy go złapiecie. Zostawcie go mnie. Boczek, poszedł! No, za mądry to nie jest. Zobaczymy, co zrobi. O, dobra, pojechał w dobrą stronę, jest git. Gonimy. Ty, czemu on ma już pełne zdrowie? Ole, dostał do przota. Przyjemne. Dawaj mi tą furę. Dawaj. A? Nie zasz się na autach. Trzeba przekręcić kluczyk. W samą porę. Muszę stąd znikać, natychmiast. Nie. Ty? No oczywiście. Torres. Ewa. Co tam? No, co? Jeśli mnie zgarną, mamy przechlapane. Nope. Obydwoje. Ty masz przechlapane. A co z tą BM-ką? Kurde, jak ja uwielbiam tą stylówę tej gry, jak postać stoi sobie, wiesz, przy autku. Nie, i jest ten ekran wczytywania. W momencie, kiedy tuningujemy furę, to postać się patrzy na tą furkę. Zajebiste to jest, możemy sobie tą postać ubrać jak chcemy. Ekstra. Strasznie lubię ten klimat tego NFS-a. Zakończyła.
zakończyła dziś poszukiwania byłego szefa oddziału pościgowego, Franka Mercera. Okej. Chociaż wciąż nie odnaleziono ciała. Według oświadczenia policji, porucznik Mercer najprawdopodobniej nie żyje. Wow! Ponad tydzień temu Mercer próbował uciec policji i wydostać się z Palm City, wywożąc ze sobą liczne samochody wyścigowe. Jego ucieczka zapewne udałaby się, gdyby nie działania nieznanych nam kierowców ze sceny wyścigów ulicznych, którzy pomogli w odzyskaniu aut. Okazało, pojazdy zostały wcześniej nielegalnie skonfiskowane w akcji trwającej kilka miesięcy. W świetle skandalu policja szybko zareagowała na niepokój mieszkańców i w miejsce Mercera znalazła następcę, który już dziś wydał oświadczenie. Dziękuję. Torres! Zbyt długo Frank Mercer wykorzystywał pozycję dla korzyści. To już przeszłość. Czas, abyśmy wrócili do wypełniania obowiązków, do walki z wyścigami. Za kadencji Mercera przestępczość miała się dobrze. Ja na to nie pozwolę. Nowy przeciwnik. Zobaczymy. No i co dalej? Bo rozumiem, że to nie jest chyba koniec fabuły. Nie no, chyba nie. Tam było napisane, że jak się skończy fabułę, to będzie się miało tą BM-kę fajną. What's it to be, eh? Co? Dajesz mi ten złom? Szwed płakał, jak sprzedawał. No, po twoich ostatnich wyczynach, trochę wdzięczności. Sam raz dla kogoś, to dopiero zaczyna. Lukas, jestem w lidze. Jak się w czymś takim pokażę, zestrają się ze śmiechu. Wiesz, może i robisz karierę, ale zawsze będziesz moją małą ika. Vira, venga, paka. Dechamy tranquila, nie. No chodź. A to co? Poważnie? Jesteś w lidze. Jak pokażesz się w tym aucie... Przepraszam! Ej! Czy ja wiem? Akcja z autami Mercera... Volvo też nie jest takie złe. ...sporo fanów. Ale... nadal przyda ci się pomoc. Czyli dołączasz do ekipy? Chciałem pojechać na tor i odświeżyć sobie kilka zagrywek. Super! Okej. Okay. Chcesz z nami jechać? Jedziemy. Ej, tylko uważajcie tam na siebie. Cały pieprzony stan chce się teraz z wami ścigać. No i wielu chciałoby was powstrzymać. Nie ustąpią. Więc jak będą kłopoty... unikaj ich. Okej. Nie podoba mi się to wszystko. Ja to zmienię. Inaczej tutaj zadziałamy. Udowodnię wszystkim, że Volvo to dobry samochód. To jest... skończyłem fabułę? Nie. Zostawiła mały prezent za pomoc w odzyskaniu aut. Nie mogę się doczekać, aż za kierownicą... Jesteś legendą na ulicy Palm City, 50 poziom? Już mam. Zwiększ osiągi ulubionych samochodów na maksymalnego poziomu. Już mam. Znajdź wszystkie obiekty do zebrania. No nie mam. Ej. Już. Gdzie jest ta BMA? To jest ta. I co, ona jest taka dobra? Nie no, 174 punkty ma, Mercel nawet nią śmigał jakoś tam. Ej. Ale patrzcie, nie możemy wyglądu zmienić. No i tutaj już mamy oryginał z Need for Speed Most Wanted 2005, nie? Czym ona się różni od tego mojego autka? Chyba niczym. Absolutnie. Nie no, to na pewno są te same zderzaki, te same progi, te same nadkola, co w tej BMC, tylko tam drobne detale, na przykład środek jest inny, tam tutaj nie ma tej klatki bezpieczeństwa, tam jest, może trochę jakieś tam światła, tak? Dźwięk chyba... tak, to jest V8 4-litrowa. 4-litrowa.
I chyba te same słapy są tutaj, nie? Tak mi się wydaje. Tuningować z wyglądu jej nie możemy. Nie możemy jej mocniej obniżyć. Jedyne co możemy zrobić to właśnie ulepszyć. Ciekawe, że jest wolno ssący, nie? Zostały nam części unikatowe, ale jestem zaskoczony, że to już koniec. W każdym razie nie podoba mi się, że tak obrazili Wolwiaka. Ja wam udowodnię, że Wal nie jest takie złe. Ale czekajcie, to był koniec fabuły, ale tu mamy jakieś misje jeszcze poboczne, prawda? Patrz, nie mogę najechać auto. Mamy te misje poboczne do roboty, tu jest jeszcze ten ziomeczek, ale to będą takie chyba wyścigi, nie? Oni wszyscy myślą, że Wolfo jest słabe. O. Tak, zaraz zobaczymy. Oh yeah. Dobra, pierwsze od czego musimy zacząć, to swap. Walimy tu najlepszy możliwy silnik. Ten sam chyba mam teraz w McLarenie. Dobra, mówi, że słaby, zaraz zobaczymy. Walimy tutaj części elitarne. Cyk. Cyk. Będzie śmigać maszyna. Turbo doładowanie, robimy je pod wyścigi może, nie? Pod wyścigi normalnie na szosę. Rajdowe, poczekaj, to weźmy tutaj, musimy to kupić, ale to tylko 7 kosztuje. Rajdowe, pokazowe, zawieszenie na tor, proszę bardzo. I hamulce elitarne, tak jest, kupujemy opony torowe. Opony, opony, opony. Wyścigowe, cyk. Sprzęgiełko Elita Plus, cyk. 7 biegów, cyk. Dyferencjał. Czekaj, to jest wyścigowy, cyk. No tak, co myślisz, że się będę bawił? Pyk. Robimy furę na konkret, człowieku. Patrzcie, jakie statystyki już ma, ja pierniczę. Dodatkowa moc nitro. To już jest chyba max dla tego auta. Moc jest chyba niezbyt wysoka. Mamy 728 koni mechanicznych. Jeszcze trzeba troszeczkę dodać trochę soku, nie? Nie wiem, czy mi wystarczy hajsu. Ale obrazili Volvo, tak nie będzie. Poczekaj, tu jeszcze unikat mogę kupić. Unikat 28. Chodzi mi o to, że nie wiem, czy mi starczy kasy na tuning wizualny. A to jest ważne. Może mi nie starczyć, kuźwa, ale nie no, to musimy zainstalować. Turbo już mamy. 22 tysiące na wizualny tunik mi zostało, kurde. Trudno. Musimy dać radę. Robimy furę. Nie no, powinno wystarczyć, kurde. Co my tu mamy za maski? Co to jest? Dobra, maskę to może dajmy spokój z maską. Szkoda, że dachu nie można ściągnąć. Zderzak. Stawmy na razie taki. Okropne. Ale dobra, my tu zrobimy. Ja bym go najlepiej całego rozebrał i przerobił jakoś inaczej, żeby wyglądał. Co? Brzydki jest? Właśnie, że bardzo fajny. Poczekaj, zaraz my tu z nim skończymy. Felgi. Czekaj, tu coś było ciekawego. Cyk. Rozmiar. Cyk. Hamulce. Jakie hamulce? Nie mogę używać. Przednia tarcza hamulcowa. No właśnie, bo tu nie ma tarczy. Musimy zainstalować dopiero tarczę, żeby to wyglądało. Cyk. I dopiero teraz możemy zaciski dać. No. To chyba oczywiste, nie? Miał tu hamulce bębnowe w ogóle.
Okej, cyk. Zaraz zrobimy furę, kurde. Nie ma się z czego śmiać. Chcecie dragowca mieć? Nie ma problemu. Cyk. 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 Proszę bardzo. Nad kole, tyłu, z tyłu. Proszę bardzo. Tylne światełka. Obecnie on jest mocniej stunigowany niż chyba mój ten McLaren hardkorowy. Hoho! Oje, dobra, co my tu mamy? Szyby? Dach! Aha, dobra, myślałem, że dach można ściągnąć, cholera. Klapa, tu już mamy? Nie da się innej zainstalować, szkoda. Z tyłu. Pyk. Jo, patrz, tutaj nie można... O, musimy tak zostawić. A czemu nie mogę tego? Aha, bo chyba chodzi o ten zderzak tutaj. Nie wiem, o co chodzi. Zamurowane to jest. Nie mam kasy! Oho! O. Co brakło mi pieniądzków na tuning Volvo? Kurde, i co teraz? Chociaż może pomaluję go. Musimy go jeszcze obniżyć. Cyk. Dobra, zapisujemy. Ty, a może ja bym z jakiegoś innego auta tu dał? Nie, to nigdy nie pasowało. Nie pasuje. Cheap Gang, będzie pasować? Gdzie to w ogóle jest ten Cheap Gang? Nie ma tutaj. A to? Też nie pasuje. No dobra, zawieszenie, to najważniejsza rzecz. Wygląda jak jakaś łada tak topornie, nie? I cyk! Dobra. To zrobiliśmy efekty. Nie no, tu neony trzeba dać koniecznie. Nie mam kasy, kurde. Muszę gdzieś zarobić pieniążka. Jedziemy zarabiać pieniądze na tunik wizualny. Mi tam jeszcze parę rzeczy zostało do tuningu wizualnego. Ale to będzie moja najładniejsza fura. No i jak może jeździć takie niby nie nadające się do ligi Volvo? Stunigowane... Delikatnie tylko tam podrasowałem. Co, myślicie, że nie dam rady wygrywać teraz wyścigu? Wolwiakiem? Niech mi liga tu podskoczy teraz. Cyk. Yeah. Tak się robi tuningi. Dobra, muszę przejechać jakiś wyścig, żeby ten... Żeby zarobić kasę, bo mi na tunik nie starczyło, cholera. Tu mamy coś na, za 64 tysiące, bardzo mi się to podoba. A, tu mamy coś za 69 tysięcy, nawet mamy gorszych przeciwników na wyższym poziomie. To jeszcze bardziej mi się podoba. No i zobaczmy. Korwety, jakieś tam Lambosy i moje Volvo. Startujemy. Możesz ty! Ale mnie... O nie! Ej, może będzie competitive teraz.
widzę, że nie żartują. Patrz co się dzieje. To jest właśnie Need for Speed, to jest tuning. O, shit! Jak skręca w ogóle, nie? Na ręczny, na zakrętach. Poszła maszyna. Tutaj już taki poziom mniej więcej zbliżony do mojego, bo oni mają 380 punktów w swoich samochodach, ja mam 390, więc tak, no. Blisko, blisko. Jeszcze... Ciekawe, jakby wyglądał tuning tymi unikatami, jakby stuningować, nie? Kurde. Sobie przejadę przez stację, bo trochę mi się furka porysowała. O-o, ominąłem tu punkt kontrolny. Kurde, muszę wrócić. Nie wiem, czy nadrobię tą stratę jeszcze. Ja chciałem się po prostu naprawić, o kurde. No to ciekawe, czy teraz ich podgonię. Oh shit. Dawaj Volvo, jedziemy. Gonimy ich. Ja pierniczę. Nic, musimy sobie jakoś dać radę. To jest przedostatnie okrążenie. Niedobrze. Ale spoko, ja mam jeszcze asa w rękawie. Jest na przykład odnowienie nitro i cyk. Kurde, ale mi uciekli. Ja pierniczę. Tutaj nie ma tak jak w Fordzie cofania, nie? Czasu. Ja tylko przez stację przejechałem. Kurde, jak daleko są, no nie ma szans! Oni zaraz wyścig skończą! Ja pierniczę, no nie! O kurde! Dawaj, ciśnij! Aha. O, siódma pozycja. Czekaj, może jeszcze przegonię tego z przodu. Ale lipa. Nie pykło mi. Będzie trzeba sprzedać Volvo. Się nie nadaje do wyścigu. Cholera, jasna. 30 tysięcy. Ja nie mogę. Miało być 60. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się. Na razie. Hejka.